Zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. To jest studio grupy Orlen. Rozpoczynamy nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Dobre wieści dla pracowników. Misja Peru Dakar 2019. Orlen rozświetlił dumę Płocka. Zmiany w zakładowym układzie zbiorowym pracy w dużej mierze dotyczące finansów pracowników oraz ustalenie wysokości wzrostu wynagrodzeń na 2019 rok. To dwa kluczowe wątki, od których zaczynamy dzisiejszy program. Przedstawiamy najważniejsze ustalenia stron udanych negocjacji. Pracodawca i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wdrożenia zmian do zakładowego układu zbiorowego pracy oraz w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. Negocjacje były czasami burzliwe, czasami nerwowe, natomiast na pewno były konstruktywne, za co też dziękuję serdecznie stronie społecznej, jak i zespołu negocjacyjnego, z którym te rozmowy prowadziłam. ZUSP wprowadza nową jakość, są nowe regulacje po 10 latach obowiązywania dotychczasowych przepisów. Zmieniają się przede wszystkim kwestie dotyczące wynagradzania dla pracowników, zmienia się taryfikator stanowisk pracy, tabela wynagrodzeń zasadniczych. Jako najważniejsze zmiany w ZUSP-ie należy wskazać podniesienie minimalnych i maksymalnych widełek dla kategorii od 1 do 6, rozszerzenie ścieżek kariery dla stanowisk z obszaru produkcji, wsparcia produkcji i straży pożarnej poprzez wprowadzenie nowych stanowisk pracy, wprowadzenie nowych stanowisk traderów zajmujących się transakcjami na giełdach towarowych czy finansowych, zrezygnowano ze stosowania w PKN Orlen praktycznie martwej kategorii 0, uelastyczniono zasady zatrudniania pracowników nowo przyjmowanych do pracy, w pozostałym zakresie wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym i dostosowującym zapisy ZUSP do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przyjęte uzgodnienia wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku. Druga dobra wiadomość to kluczowe ustalenia w zakresie wzrostu płac, które niespodziewanie przyjęto w roku poprzedzającym ich realizację. Porozumienie płacowe przewiduje obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 marca 2019 roku w wysokości 250 zł dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 1 do 6. Wypłatę jednorazowego świadczenia nagrody dla pracowników zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8 w wysokości 2100 zł w 2019 roku. Ponadto dokument wskazuje, że awansowanie pracowników począwszy od 2019 roku realizowane będzie niezależnie od ustaleń poczynionych w ramach porozumień płacowych. Dodatkowe nagrody jednorazowe dla pracowników PKN Orlen, zwyczajowo nazywane świątecznymi, oraz zasady ich wypłaty będą przedmiotem dalszych negocjacji płacowych w styczniu 2019 roku w trybie określonym przez zakładowy układ zbiorowy pracy. 5,5 tysiąca kilometrów wśród piasków, 3 tysiące kilometrów odcinków specjalnych, ponad 500 uczestników, a wśród nich 3 zawodników Orlen Team. Nasz zespół rajdowy 6 stycznia rozpocznie w Peru swój udział w 41. rajdzie Dakar. Nadchodzący rajd będzie naprawdę wyjątkowy. Odbywa się tylko w jednym kraju. Do tego będzie trwał krócej, a najwięcej kilometrów będzie do pokonania na piasku. Myślę, że corocznym wyzwaniem dla każdego zespołu jest jak najmniejsza ilość awarii sprzętu, awarii zawodnika, my to mówimy, żeby jednak starać się unikać tych problemów, bo każdy problem to strata czasu, nerwy i rozkojarzenie. My staramy się to wszystko minimalizować w najlepszy sposób, jaki tylko potrafimy. Nasi dwaj motocykliści, obok Maćka Giemzy będzie to debiutujący Adam Tomiczek, pojadą na fabrycznych KTM-ach, których powstało tylko kilkadziesiąt sztuk, wszystkie pod kątem indywidualnych potrzeb zawodników na Dakar. Jest to dla nas kompletna nowość, ale jest nowość dla całego świata, dla wszystkich. Wszyscy będą się ścigali właśnie na tych lżejszych, dużo lepszych motocyklach. Chłopcy już się cieszą, bo oni wolą, żeby było trochę lżej. Ten środek ciężkości jest obniżony, także dzięki tutaj wsparciu Orlenu. Orlen Team ma rewelacyjny sprzęt, a teraz samochód Kuby w moim mniemaniu jest to najlepsza opcja na ten rajd, dlatego że 4x4 będzie się ścigało z Buggy, które ma swoje coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Dodatkowo Kuby sprzęt jest sprawdzony, Kuba jest sprawdzony w tym samochodzie i wydaje mi się, że możemy się spodziewać bardzo wiele. Oczywiście to jest Dakar, pokora, szacunek dla tego rajdu i wszystko, ale Kuba rzeczywiście jest bardzo dobrze uzbrojony.
Mini Kuby Przygońskiego będzie musiało radzić sobie przede wszystkim z wydmami, które będą stanowiły około 70% nawierzchni etapów do przejechania. Historycznie na te 10 startów, które ja jechałem na Dakarze, to z piasku i wydm było około 20-25%. Więc z tego założenia wychodzi to, że będzie bardzo trudno, bo zawsze wydmy były na Dakarze najtrudniejsze, najwięcej się działo, najwięcej załóg odpadało, ale też najwięcej się pojawiało różnych problemów. Więc przed nami na pewno duże wyzwanie, też bardzo dużo stresu, bo jednak jadąc po wydmach nigdy nie wiadomo, co jest za tym szczytem, więc cały czas jesteśmy w takim wielkim stresie, czy się gdzieś nie zakopiemy, bo zakopanie powoduje dużą stratę czasu, więc jest to nie takie łatwe, ale jesteśmy na to przygotowani, więc będziemy dawali się wszystko. Dla Orlenu i Orlen Teamu Dakar 2019 będzie wyjątkowym wydarzeniem z jeszcze jednego powodu. W styczniu miną dwie dekady obecności rajdowego zespołu koncernu na najtrudniejszym rajdzie świata. To jest taka historyczna chwila, bo 20 lat temu po raz pierwszy nasi mentorzy, Jacek i Marek, jechali na Dakar. Teraz mamy świetnych następców, pojedzie Maciek i Adam oraz Kuba i Tom, którzy udowodnili w poprzednich latach, że Dakar może jest trudny, ale nie jest niczym, czego nie da się przejechać i tak naprawdę można go wygrać. W zeszłym roku Kuba zdobył 5. miejsce, w tym roku liczymy na więcej. Zachęcamy do śledzenia na żywo relacji z Dakaru, poczynań naszych zawodników w mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze i Instagramie Orlen Teamu. Dakar 2019 rozpocznie się 6 stycznia, z kolei do tego dnia codziennie, gdy tylko zapadnie zmrok, możemy poddać się niepowtarzalnemu klimatowi płockiego wzgórza tumskiego, tworzonemu przez przepiękne, rozświetlone ozdoby. To oznacza, że otworzyliśmy płockie ogrody światła, które można odwiedzać przez najbliższe tygodnie i cieszyć się ich widokiem. Po Alicji w Krainie Czarów i Królowej Śniegu przed rokiem tej zimy płockie ogrody światła przenoszą nas do czasów tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Serdecznie zapraszam mieszkańców Płocka i okolic do płockich ogrodów światła, które już po raz trzeci z rzędu zdobią wzgórze tumskie. 100 lat temu przy wigilijnym stole płoczanie spotkali się w wolnym kraju. Chcemy przypominać te czasy dzisiejszym pokoleniom i mamy nadzieję, że tą dekoracją skłonimy starszych do snucia opowieści młodszym. Zapraszamy do płockich ogrodów światła, które są do Państwa dyspozycji do 6 stycznia. Otwarciu płockich ogrodów światła towarzyszyło wiele atrakcji. Sam święty Mikołaj wystąpił w stroju sprzed wieku. Podczas festynu rodzinnego dzieci mogły wziąć udział w grze plenerowej Wyścig o Niepodległą oraz podziwiać gry podwórkowe, dzisiaj praktycznie wyparte przez gadżety elektroniczne. W ogrzewanych namiotach odbywały się warsztaty plastyczne, a na scenie oprócz konkursów z nagrodami występy muzyczne, oczywiście z repertuarem z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dorośli i starsza młodzież mogli zobaczyć wystawę Ojcowie Niepodległości przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej o Piłsudskim, Dmowskim, Witosie czy Paderewskim. Do rąk płocczan trafił również ilustrowany Kurier Płocki, w którym m.in. o tym, jak spędzano święta Anno Domini 1918. W Kurierze także obszerna relacja z wizyty naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który w 1921 roku odznaczył Płock Krzyżem Walecznych za obronę miasta przed bolszewikami. Tradycją festynu jest również uhonorowanie zwycięstwa konkursu organizowanego przez PKN Orlen na ilustrację kartki świątecznej. Nagrody wręczał członek zarządu Orlenu Zbigniew Leszczyński, który przy okazji złożył mieszkańcom świąteczne życzenia. W imieniu zarządu PKN Orlen składam Państwu najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej atmosferze. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy czas będzie dla Państwa czasem wypoczynku, ale również czasem refleksji, wspominając wszystkie pokolenia Polaków, które walczyły o naszą ojczyznę. Mam nadzieję również, że iluminacje, które dla Państwa przygotowaliśmy, oddadzą klimat nastrój, jaki nam towarzyszył w czasie ich projektowania, czyli dumę, radość, nadzieję. Święta to czas dzielenia się z innymi, dlatego podczas inauguracji płockich ogrodów światła można było wesprzeć płockie hospicjum pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej. Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na wyposażenie sali dziennego pobytu dla pacjentów oraz zakup sprzętu medycznego. A w wielkim finale oczywiście zabłysły płockie ogrody światła w klimacie zimy 1918 roku, do których prowadził biało-czerwony świetlisty tunel.
pojawiła się szkolna ławka, w której odbywały się pierwsze lekcje języka polskiego i bajkowe auto i szlachetne ramy obrazów, wprost idealne do pozowania do pamiątkowych zdjęć. Świecących ogromnych ozdób jest oczywiście więcej, a niepowtarzalna, złożona z tysięcy lampek dekoracja, powstała na wyłączne zamówienie PKN Orlen. Zapraszamy do odwiedzania Płockich Ogrodów Światła. Po raz trzeci w Polsce, tym razem w Katowicach, odbył się Światowy Szczyt Klimatyczny. Orlen był jego partnerem, a mieliśmy też swój dzień podczas tego wydarzenia. Zapraszam na relację. Wśród licznych spotkań i dyskusji towarzyszących konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach odbyła się również debata o tym, jak kreować przyszłość sektora paliwowego. Priorytety zrównoważonego rozwoju muszą być elementem codziennej działalności, ale podczas debaty wskazano także na inne drogi osiągania tego celu poza strategią zeroemisyjności, o której mówi się w Unii Europejskiej. Fuels Europe, organizacja, której jesteśmy członkiem, przygotowała alternatywny scenariusz, którym pokazuje, że te same cele można osiągnąć stosując inny miks paliwowy, gdzie paliwa po prostu płynne nadal mają swoją rolę, a ponieważ korzysta się z ekosystemu dla silników spalinowych, to są to rozwiązania tańsze. I to się zresztą wpisuje w takie myślenie, że jeśli się chce znajdować rozwiązania problemów, a rzeczywiście problemem są rosnące emisje z transportu i te emisje są głównie z rury wydechowej, nie z rafinerii, bo 80% emisji to idzie z rur wydechowych, to trzeba znajdować rozwiązania, ale niekoniecznie te rozwiązania powinny być znajdowane w ten sposób, że to jedyne rozwiązanie to jest elektromobilność. My oczywiście wspieramy elektromobilność i widzimy jej olbrzymią przyszłość, ale widzimy po prostu też rolę innych paliw. To, że Orlen jest aktywny nie tylko w ramach własnej polityki paliwowej, ale szuka też rozwiązań alternatywnych, świadczy wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy właśnie za wkład w rozwój elektromobilności. Przygotowanie się do wprowadzenia elektromobilności, do tego, żeby budować stacje ładowania samochodów, przygotowanie planów. Jest to praca, która z reguły jest mało dostrzegalna, ona gdzieś tam jest w tle, a dopiero później efekty, wybudowanie tych słupków, znalezienie pierwszych klientów jest to coś takiego, co wszyscy jakby widzą. Orlen analizuje możliwości budowy wspólnie z partnerami farm wiatrowych na Bałtyku. Według branżowych analiz potencjał tej technologii na polskiej części Morza Bałtyckiego to nawet 10 gigawatów mocy, blisko 1/4 mocy zainstalowanej dzisiaj w całej krajowej energetyce. To może być interesujący temat dla koncernu, wziąwszy pod uwagę, że już jesteśmy producentem mocy energetycznych do krajowego systemu przesyłowego. Jeżeli wieje, ta energia jest, jeżeli nie wieje, tej energii nie ma. I współpraca pomiędzy takim źródłem i źródłem gazowym jest właśnie tym najbardziej wartościowym, najbardziej cennym dla systemu energetycznego. My to mamy. W związku z tym dobudowanie, wybudowanie w tej chwili mocy offshore'owych, mocy na morzu pozwoli nam na wykorzystanie pełnych zdolności tych naszych mocy elastycznych, które posiadamy w elektrowniach gazowych. Podczas spotkania ze słuchaczami brytyjski chemik i ambasador Unipetrolu zarazem Michael Lansborough tłumaczył, jak innowacje dotyczące chemii organicznej mogą wpłynąć na rozwój technologii oraz lepszą kondycję życia naszego i Ziemi jako planety. My presentation is a chemist's perspective on how the natural circular carbon economy works. So I was introducing to the audience the principles, the scientific principles of how very naturally on our planet we're very lucky that there exists a carbon cycle, a circular motion of how the chemistry of carbon changes. And how we can, through our innovation and experience and intelligence, how we can maybe achieve a sustainable future by looking at circular ways of using our molecules of carbon and hydrogen, the hydrocarbons. Więcej na temat prowadzonych przez 2 tygodnie debat, dyskusji oraz innych aktywności podczas Kongresu Klimatycznego można znaleźć na stronie cop24.gov.pl. Na koniec zaproszenie dla dzieci do udziału w wyjątkowym konkursie plastycznym. To okazja do wykazania się umiejętnościami artystycznymi, a przy tym można wygrać cenne nagrody. Co ważne, konkurs jest adresowany do dzieci pracowników całej grupy Orlen. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 12 do 17 lat, które przygotują pracę plastyczną o tematyce związanej z PKN Orlen. Mile widziane wszelkie pomysły dotyczące przedstawienia działalności koncernu, np. zakład produkcyjny w Płocku, stacje paliw i tym podobne. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę przygotowaną w formacie A3, wykonaną kredkami ołówkowymi, długopisem, ołówkiem, farbami, węglem, tuszem, mazakami, piórem, pastelami i tym podobne. Pracę można nadsyłać do 31 grudnia. Szczegółowy regulamin
egzamin oraz niezbędne oświadczenia znajdują się w intranecie. Dla zwycięzców przygotowane zostały atrakcyjne nagrody. W tym wydaniu Studia Grupy Orlen to już wszystko. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Do zobaczenia.